Jesteśmy na pasiece kolegi Jurka, członka zarządu klubu Cabanka w Chrzanowie, koła pszczelarskiego. Gościmy na pasiece dzisiaj grupę młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którzy na warsztatach, które będą przeprowadzone na pasiece, będą zapoznawali się już z praktyką, ponieważ są uczestnikami drugiej olimpiady pszczelarskiej, projektu Chrzanowskiego, dlatego ta wiedza jeszcze praktyczna. To kolega Jurek wykładała, co nas bardzo cieszy. Im pszczoła bardziej złośliwa, na tym jest niekomfortowa dla nas. My nie możemy jej takiej pszczoły trzymać, bo zagrażają. Chociażby tak, gdy jesteś teraz, ja byłem rządliwy, musimy na tym nie posiedzieć. Bo ruch delikatny, zapach perfum, albo czegoś. Mam pomaki. Ja nam się czymś. Pasieka u Jurka jest pasieką dydaktyczną, bardzo ładnie utrzymaną. My właśnie tutaj młodzież, zapraszamy osoby starsze z różnych kół powiatu chrzanowskiego, gdzie pokazujemy im z bliska te właśnie ciekawe sprawy związane z mistrzem pszczelarskim i czynnie uczestniczącym w życiu naszego koła, wygrywający szereg różnych konkursów, szereg różnych pokazów. Pasiekę ma w bardzo ładnym miejscu położoną, niekolidującą z otoczeniem, nie przeszkadzającą nikomu. W związku z tym można tutaj spokojnie przeprowadzić szkolenia, pogadanki, spotkania nasze, koła. Bardzo czynnie i aktywnie pomaga właśnie pani Małgosia, żona Jurka, która zawsze jest bardzo życzliwa i chętna i pomocna w tych naszych spotkaniach z młodzieżą, z członkami koła, czy z innymi grupami, które są zainteresowane właśnie pobytem i wiadomościami, jakie chcą uzyskać o pszczołach. Pana poglądaj sobie, co to jest? Taki długopisik? Tak, Jurek prezentuje różny sprzęt. Pokazuje. Młodzież. Ja mam takie swoje manierki. Jest to taki zadator. Wiem, że to po kolorach, które... Młodzież ubrana już w kapelusze, zabezpieczona. Będzie teraz obserwować to, co się znajduje w ulu. Tutaj Jurek pomalutku wszystko tłumaczy, otwiera ten ul. Cieszy nas to, że ta młodzież jest zainteresowana. Oni kiedyś muszą nas zastąpić, bo tych uli w Polsce jest za mało. Powinno być około 2 miliony, a jest ponad milion, czyli kadry też nam się nie powiększają. Dlatego wszelka forma szkolenia daje olbrzymią możliwość wiedzy, wiadomości dodatkowej i zainteresowania, które może przerodzić się później w pasję. Korpusem rodnią, a miodnią jest kartor drodą. Jest to po to, żeby nie przechodziła matka do góry, nie zaczerwiła nam górnego korpusu. Jeśli nam zaczerwi, to do jajka. Na takiej ramce mamy, jako widać, świecący miód, a tutaj w środku takie żółtawe.
jest to pyłek. Pyłek pszczeli ubity, zniesiony przez pszczoły, które znoszą. Po czwartym kącie larwy, takie białe. U góry jest wianek miodu, zwarty czerw, pierzga. Link pokażę mi jeszcze. Na samym dnie takie cięgnięcie białe niebieskie. Tak, to jest przez jajko. Wiemy, z którego roku numer matki, bo każdy pszczelarz ma swój dziennik, prowadzi pasieczny. No i w każdym, ma każdy ugopisanczem, tak ja. No i w każdym wiem, która jaka matka, kiedy była podana, kiedy było robione. Widzimy tutaj matka oznakowana czerwono. Co dodawane? Jajka to ona nie ma jajka do jajka do topi się, 60 stopni on krzepa. W takiej rodzinie pszczele, jak tu, temperatura w ulu. Jaka jest? To jest tyle ulu, to nie może być więcej. Bierze trutnie do ręki, patrzy, ogląda. No tak, wszystko. I pszczoły, właśnie, tylko pamiętajcie, żebyście taką pszczółkę, która wam siądzie, gdzieś przyrządli. Ale tak nic nie zrobi. One czasami teraz lecą, one chcą lecieć, lecą sobie z towarem. I one siadają, bo nie mają siły. No właśnie. I siadają. To tylko korpusy, żeby rozładować temperaturę ich wolę. Wtedy mają dużą większą temperaturę. Denerwują się, bo mi ciasto ta jest. Więcej wentylacji, więcej muszą robić wszystkiego, żeby to więcej zrobić. I dokładam korpusy, jest już większa powierzchnia, mogą się rozdać. Dzisiaj mamy wyjątkowo dobrą, chociaż zapowiadane były ulewy, burze, ale jakoś omija nas to na razie. Widzimy przy tej parnej pogodzie przybytki do ula są duże, pszczoły poszły na akacje i daje to tutaj możliwość dobrych zbiorów, dopóki ten nektar nie zostanie spłukany przez deszcz. Widać wzmożoną, intensywną pracę pszczół, tylko szumi. Nasz ul dydaktyczny spowodował, że te pszczoły są troszkę poddenerwowane, ale już zakończyliśmy pokaz. Młodzież będzie pewnie teraz zadawała wiele pytań i otrzyma odpowiedź. Matka się nie oznaczona. To jest właśnie z ulik, w którym produkowane są matki zapalniane. Tak tylko. Ja jako matka żulika mamy gotowo, widać wszystko, jak ona czerwi, czy czerwi zwarcie, czy dobrze, czy tak, o, troszkę jaje tłumno się, troszkę tam, troszkę w różnych miejscach. Także określamy wszystko po czerwie. Mamy czerw zwarty, dookoła kółko, z boku wianuszki z miodem, jest wszystko ok. Tutaj mamy uliki do produkcji matek pszczelich. Wszystko to właśnie młodzież zobaczy. Dowie się, zada pytanie. Wchodzimy do pracowni. To jest nasza pracownia. Jurka ze sztandarem naszym. Tu jest królestwo pszczelarza. Po przywiezieniu ramek z pracowni, korpusów, wszystkiego wkładamy tutaj do pracowni. Tu jest ostatni etap z miodem. Czyli największa przyjemność. Przewozimy ramka
Girówka, w której wirujemy ramkę i odstojnik, w którym miód się dekrystalizuje. Nie dekrystalizuje, odstaje wszystkie różne szumowiny, pianki, jakieś jeszcze drobne zanieczyszczenia wiozą na zewnątrz. Pianko zbieramy, jest gotowy do nalewania. Podkładamy słoiczki i nalewamy. To jest tutaj ten ramek. Znaczy, że wtedy jest miód bardzo dobrze dojrzały, żeby go zabezpieczyć przed różnymi. Tutaj mamy pszczołę, która w tamtym roku zwyciężyła w konkursie. Odsklepić to. Pierwsze olimpiady. Tutaj młodzież właśnie wprawia się już w arkana pszczelarstwa. W tej chwili odsklepia ramkę z miodem. Spróbujcie tego wosku, spróbujcie. Ładne mają wygląd, aromat. Tutaj mamy właśnie eksponaty różne i próbki miodowe. To wtedy spływa miód na spód. Tutaj właśnie demonstrujemy wirówkę. Odsklepianie przy pomocy siły odśrodkowej. Sprawdzana zawartość wody w miodzie przy pomocy reflektometru i okaże się na koniec warsztatów zorganizować taki mały quiz pytaniowy. Mam przygotowanie te pytania, młodzież odpowie, mamy nagrody, słoiczek miodu, zobaczymy jak to wypadnie, jak ta wiedza przed głównym finałem, przed główną olimpiadą, drugą w powiecie chrzanowskim.